Zadanie. Wykonaj mnożenie i dzielenie. Przypominam, że podczas mnożenia potęg dodajemy wykładniki, podczas dzielenia potęg odejmujemy wykładniki. Tutaj mamy mnożenie, zatem dodajemy wykładniki, korzystając z pierwszego wzoru, otrzymujemy 2 do 24. W kolejnym przykładzie mamy również mnożenie, czyli dodajemy wykładniki, 5 plus 4 to jest 9, zatem wynik to 3 do 9. W kolejnym przykładzie mamy minus 8 do 5 razy minus 8 do 1, tutaj masz niewidzialną jedynkę, wynikiem będzie minus 8 do 6. Parzysty wykładnik likwiduje nam minus, otrzymujemy po prostu 8 do 6. W kolejnym przykładzie mamy i mnożenie i dzielenie, ponieważ kreska ułamkowa jest dzieleniem. X do 10 razy x do 1, tutaj masz niewidzialną jedynkę, daje nam w liczniku x do 11. Podczas mnożenia dodajemy wykładniki. 10 plus 1, 11. Następnie mamy drugi wzór, ponieważ mamy dzielenie. X do 11 podzielić na x do 3, od 11 odejmujemy trójkę, otrzymujemy x do 8. W ostatnim przykładzie mamy x do 9 podzielić na x do 3. Korzystamy z ostatniego wzoru, który mówi, że od pierwszego wykładnika należy odjąć drugi wykładnik, czyli od 9 odjąć 3, otrzymamy x do 6.